Dobra. Zróbmy, moi drodzy, tego latarnika. Zobaczymy. Sprawdź swoje poglądy. Odpowiedz na kilka pytań i przekonaj się, do kogo ci najbliżej w wyborach parlamentarnych 2023 roku. 600 tysięcy osób korzysta z latarnika wyborczego. 20 dni do wyborów. Dobra, let's go. Rozpocznij test. 20 pytań, a to nie tak dużo. Myślałem, że więcej było. Przed tobą test z 20 stwierdzeniami. Wybijesz jedną z trzech odpowiedzi przy każdym stwierdzeniu. Możesz kliknąć wyjaśnienie w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać dodatkowe informacje. Po wypełnieniu testu latarnik wyborczy porówna twoje odpowiedzi z deklaracjami komitetów wyborczych i pokaże ci procentową zgodność waszych poglądów. No, tylko wydaje mi się, że to i tak jest takie trochę pic na wodę, fotomontaż i w ogóle, bo nie obiecują, a potem gówno robią. Ale dobra. Unia Europejska powinna mieć mniejszy wpływ na polską politykę wewnętrzną. I teraz pytanie, co przez to rozumieją, bo jakby ja jestem totalnie za Unią Europejską i uważam, że dużo dobrego zrobiła dla naszego kraju, bo widzę, jak się zmieniało miasto, w którym mieszkałem, jak dużo rzeczy powstaje, ile inwestycji i tak dalej, tylko polityka wewnętrzna zależy teraz co, nie? Zobaczmy wyjaśnienie. Podział kompetencji między Unią Europejską i państwami członkowskimi dzieli się na wyłączne kompetencje Unii Europejskiej, czyli obszary, w których Unia może samodzielnie stanowić prawo, a państwa członkowskie mogą przyjmować akty prawne, działając wyłącznie na mocy uprawnień przyznawanych przez Unię Europejską. Kompetencje dzielone, czyli państwa członkowskie wykonują własne kompetencje w obszarach, w których Unia Europejska nie wykonuje lub postanawia nie wykonywać własnych kompetencji. Kompetencje wspierające. Unia Europejska może interweniować jedynie w celu wspierania, koordynowania lub uzupełniania działań państw członkowskich. Prawnie wiążące akty Unii Europejskiej nie mogą wymagać harmonizacji praw i przepisów państw członkowskich. To mi się wydaje, że ja jestem jednak za tym, żeby ujednolicać prawo w całej Europie, nie? Nawet tą politykę wewnętrzną. Jeżeli to są dobre jakieś przepisy, to czemu nie? Polityka wewnętrzna dla działań decyzji podejmowanych przez rząd, które mają wpływ na jego własne sprawy i funkcjonowanie, na przykład polityka zdrowotna, edukacyjna czy polityka kulturalna. W takiego rodzaju sprawach Unia Europejska nie może narzucić rozwiązania, lecz posiada narzędzia miękkiego wpływania. Te narzędzia są przedmiotem sporu politycznego. Czy takie lekkie wpływanie, to jest, myślę, okej, nie? Że jakby my mamy swoją politykę, ale Unia Europejska może nam na przykład coś ten... No i mimo wszystko jestem bardziej chyba za zgadzam się, no. No bo... To jest chyba trochę źle skonstruowane pytanie. Bo Unia Europejska wpływa na politykę wszystkich państw, tak? Bo ustalamy jakieś normy, jakieś regulacje, które dotyczą wszystkich państw, tak to rozumiem. A nie tylko naszego, a tu wynika, że tylko jakby na naszą. Więc to zależy, kurde. Mniejszy, ale nie zgadzam się. Czy ta kwestia jest dla ciebie bardzo ważna? Czy aż tak ważna? Chyba nie, aż tak nie. Należy zwiększyć transfery społeczne, by ograniczyć skutki inflacji dla obywateli. Transfery społeczne. Jednym ze sposobów walki ze skutkami inflacji jest zwiększenie wysokości niektórych świadczeń społecznych. O nie! Na pewno nie. Jest to jednak związane ze wzrostem wydatków publicznych i rosnącym zadłużeniem. Alternatywa do tego rozwiązania jest działanie odwrotne, czyli cięcie wydatków publicznych i zmniejszanie transferów socjalnych. Tak jest. Należy zwiększyć. Nie zgadzam się i myślę, że to jest ważne. Tak? Dobrze zrobiłem? Znaczy... Czy należy zwiększyć? Czyli zwiększyć te 500 plusy? Czyli nie. Nie zwiększać. I czy ta kwestia jest dla ciebie ważna? Tak. Myślę, że tak. Nie wiem. Ja też nie chcę być jakoś tak chamski czy coś, ale z drugiej strony mnie państwo nic nie daje. Ja jestem akurat na takim etapie, że jestem singlem, nie mam dzieci, nie jestem emerytem ani nic. Jestem w takim wieku, że ode mnie się tylko zabiera i nic nie daje. Więc jakby walić to, kurde. Można rozdawać. Takie 500 plus, to już mówiłem. Wydaje mi się, że to jest spoko rozwiązanie pod warunkiem, że to nie jest w formie pieniężnej. Że ktoś nie dostaje 500 zł na łapę, tylko jest, powiedzmy, fundusz
że dziecko ma zagwarantowane 500 zł miesięcznie. Nie dostaje tych pieniędzy do ręki, ale chce iść do kina, pyk, na rozwój kultury. Z tych 500 zł idzie, nie wiem, 30 zł na kino. Chce iść na, nie wiem, na lekcję grania na keyboardzie. Cyk, z tych 500 zł idzie stówka na ten, nie? Na takiej zasadzie. I jak dziecko chce to wykorzystać, chce robić jakieś aktywności dodatkowe, rozwijać się, spoko. To jest git, ale dawanie do łapy 500 zł, czy 800, czy ileś, uważam, że to jest bezsensowne i nie poprawia to sytuacji tych dzieci. Tak uważam. Państwo powinno finansować prywatne wizyty u lekarzy specjalistów, jeśli czas oczekiwania w publicznej placówce przekracza 3 miesiące. O, to wydaje mi się, że to jest ciekawe w sumie i... I tak wszyscy chodzimy, kurde, prywatnie do lekarza, bo żeby się gdzieś dostać do specjalisty, to jest masakra. Zobaczmy jeszcze wyjaśnienie. Jest finansowany ze składek zdrowotnych. Dostępność niektórych usług medycznych jest jednak ograniczona, co skutkuje długimi okresami oczekiwania na wizytę. Jednym z proponowanych rozwiązań tego problemu jest finansowanie przez państwo wizyt u prywatnych lekarzy. Okej. Że zagwarantuje ono szybszy dostęp do usług medycznych także osobom uboższym. Przeciwnicy uważają, że wydane w ten sposób pieniądze nie zasilą publicznej służby zdrowia i spowodują odpływ środków z niektórych placówek medycznych. No ale, dobra, to z drugiej strony jakby... Jeżeli coś nie jest rentowne i nie przynosi zysku, to chyba każdy normalny biznesmen, czy ktoś, kto zarządza takim czymś, albo robi jakąś restrukturyzację, albo coś zmienia, albo po prostu mówi, sorry, nie mam kasy i bankrutuje, dziękuję, na jego miejsce powstaje inny podmiot, tak? No nie wiem, jakby finansowanie nierentownych przedsięwzięć jest chyba bezsensowne trochę. W ogóle wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem też by było zlikwidowanie tych wszystkich składek zdrowotnych, jakichś kurde ZUS-ów i innych rzeczy. Na rzecz, znaczy może nie tyle zlikwidowanie, co poszerzenie oferty, żeby były też, tak jak teraz są jakieś LuxMedy, tak jak są jakieś inne rzeczy, żeby była większa konkurencja, bo to sprawi, że tak naprawdę najbardziej zyska klient, nie? I tak nie chodzę do lekarza. Okej, okay. Ja daję, że się zgadzam. To jest bardzo ważna kwestia. Znaczy, takie wizyty u lekarza, wydaje mi się, że tak, jak mama trafiła do szpitala i tak dalej i czekała tyle na jakieś leczenie czy coś, zanim lekarz przyjdzie czy coś. Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko ważne. Państwo powinno zapewnić bezpłatne miejsce w żłobku dla każdego dziecka. No i tu chyba nie mam zdania. Wydaje mi się, że sensowne jest, żeby tak było. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustalają w drodze uchwały odpowiednio Rada Gminy, Rada Powiatu oraz Sejmik. Żłobki lub kluby dziecięce mogą otrzymywać na każde dziecko dotację celowo z budżetu gminy. Dodatkowo rodzice mogą złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku w wysokości do 400 zł. Proponowane w stwierdzeniu rozwiązanie zakłada, że obowiązek finansowania opieki żłobkowej przechodzi na państwo, które miałoby obowiązek zapewnić środki umożliwiające wszystkim zainteresowanym rodzicom darmową opiekę nad dzieckiem w żłobku. Zwolennicy uważają, że dostępność opieki żłobkowej sprzyja szybszemu powrotowi rodziców, głównie kobiet, na rynek pracy. Przeciwnicy uważają, że rodzice powinni mieć swobodę wyboru opieki nad swoimi dziećmi i nie powinno się narzucać im konkretnego rozwiązania, takiego jak żłobek, a finansowanie bezpłatnych miejsc w żłobku dla każdego dziecka byłoby kosztowne dla państwa i mogłoby prowadzić do zwiększenia obciążeń podatkowych. No, z jednej strony jestem za tym, żeby tak było, ale z drugiej strony, jak się dostaje te wszystkie 500 plus i tak dalej, to czy to też nie idzie właśnie na taki żłobek, na jakieś opłaty związane z dzieckiem? Za prywatny płaci się 2000 za żłobek? No kurde, no to dużo. Ja płacę za państwowy 500 plus jedzenie 200 miesięcznie, a państwo robi zwrot 400. Ale dostać się do państwowego to cud. No to wydaje mi się, że darmowe żłobki nie zmienią twojej sytuacji w żaden sposób. A tylko pogorszą, bo jeszcze więcej ludzi będzie korzystać z darmowych żłobków. Bo jak kogoś stać na żłobek za 2000, to może nie płacić tego, bo powie, że dobra, mam za darmo to wywalone, nie?
więc dam, że się nie zgadzam, ale nie jest to dla mnie ważna sprawa. Pewnie będę kiedyś tego żałował, jak będę miał dzieci, to powiem, kurwa, czemu nie ma darmowych żłobków? No ale na razie jakby nie dotyczy mnie to za bardzo. Szkoły powinny mieć większą swobodę w doborze treści poruszanych w programie nauczania. Wydaje mi się, że tak. Określone jest w całości. Tylko teraz, no bo to też pytanie, jak się trafi jakiś dziwny nauczyciel, który sobie stwierdzi, że on będzie uczył czegoś tam, bo on jest fanem, nie wiem, kurwa, motyli i on będzie na biologii na przykład uczył o motylach. Chociaż może z drugiej strony spoko, jeżeli, kurde, się zna i potrafi zarazić młodych ludzi pasją do tego. Jest bardzo szczegółowo rozbudowana. Zresztą wydaje mi się, że my chyba i tak ogólnie mamy jeden z najlepszych systemów szkolnictwa, w sensie najlepszą edukację. Chyba nie tylko w Europie, ale i na świecie. Gdzieś tam jesteśmy w czołówce, tak mi się wydaje, że widziałem. Nie, poziom kształcenia u nas jest naprawdę wysoki, Seles. A przynajmniej był, zanim te czarnki inne ten. Alternatywą dla tego rozwiązania jest zwiększenie autonomii szkół w tym zakresie, tak aby minister edukacji narodowej ustalał tylko część treści nauczania, a szkoły mogły program uzupełniać zgodnie z preferencjami rodziców, uczniów i nauczycieli. No tylko teraz, że szkoły mają dostosowywać nauczanie do preferencji rodziców? No to jakby teraz też dziwne, żeby, wiecie, nie było tak, że będzie straszna dysproporcja, tak? Bo ktoś sobie wymyśli coś takiego, a ktoś wymyśli coś innego i będą duże różnice między programami, nie? Więc ciężko, nie? Chciałbym, żeby szkoły miały większą swobodę, ale żeby to nie było tak, że to rodzice decydują, czego mają uczyć w szkole, nie? Żeby szkoły same mogły decydować, nie? Więc to nie do końca. Ogólnie się zgadzam. Nie całkowicie, ale ogólnie tak. A zobaczmy szkolnictwo w Polsce na tle światowym. Zgodnie z rankingiem stworzonym przez jedną z największych na świecie prywatnych firm edukacyjnych, Polska zajmuje 10 miejsce na świecie i 5 w Europie pod względem jakości systemu edukacji. Według szefa Sir Michaela Barbera wynik jest imponujący i może napawać dumą. Poziom edukacji w Polsce oceniony wysoko. Naprawdę, no jest ten. Tu jesteśmy na 14. To jest rok 2010 chyba. To nie wiem, z kiedy to jest. Ale nie, ja czytałem jakieś tam raporty i wydawało mi się, że ogólnie jest dość nieźle oceniany. Dobra, to wezmę, że się zgadzam, czy to jest ważna, bardzo ważna, nie. Państwo powinno budować mieszkania niskoczynszowe na wydajem. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Tylko to też pewnie jest obłożone różnymi ten... Tanie kredyty hipoteczne. No, te kredyty to nie są takie tanie wcale. Tak, to myślę, że tak. Czy to jest ważna? Myślę, że jest ważna. Należy podwyższyć podatki dla najlepiej zarabiających osób. No i teraz nie wiem, kurde, bo jakby... Dlaczego kogoś trzeba karać za to, że dobrze zarabia, tak? Jakby fajnie, no tak, bo on ma dużo, można mu dużo zabrać, nie? Ale jak ja bym zarabiał dużo, to nie chciałbym, żeby mi państwo więcej zarabiało, tylko dlatego, że jestem bardziej przedsiębiorczy i jestem bardziej obrotny na przykład, nie? Z pewnymi wyjątkami podatek dochodowy od osób fizycznych jest w Polsce częściowo progresywny. To znaczy osoby zarabiające poniżej 120 tysięcy rocznie płacą wyższy podatek, a powyżej, tak. 32%, ja pierdziele! Czyli co, jak zarabiasz 120 tysięcy, to państwo przychodzi i ci 40 tysięcy zabiera? Ja pierdzielę, jakie to jest, kurwa... Co to jest? To mi teraz ile nam zabierają? No od kwoty przekraczającej... Aha, od kwoty przekraczającej, dobra. Okej. Okay. Czyli jak
Okej, okay, dobra. Czyli jak zarabiam 150 tysięcy, ale to, dobra, zabierają mi podatek od 120 tysięcy raz i 32% od tych 30 tysięcy, czyli 10 tysięcy, tak? No, czyli 12%. Okej. Okay. Okej. Okay. Zarobki powyżej 1 miliona złotych są ponadto opodatkowane daniną solidarnościową wynoszącą dodatkowe 4%. Zwolennicy rozwiązania zaproponowanego w stwierdzeniu uważają, że osoby najlepiej zarabiające powinny w większym stopniu dzielić się z państwem swoimi dochodami, na przykład poprzez ponowne wprowadzanie trzeciego progu podatkowego lub likwidację rozwiązań umożliwiających opodatkowanie liniowe przedsiębiorców. No i tu ciężko. No ja nie będę najlepiej zarabiający, więc jakby to mnie raczej nie będzie dotyczyć, ale jakby mnie dotyczyło, nie chciałbym, żeby mi zabierali, nie? Z drugiej strony fajnie jakby osoby, które dużo zarabiają, jednak wpływały na to, że coś się zmienia w tym kraju, nie? Ich stać na to, nie? Powiedzmy. Nie wiem, ciężkie powiem szczerze, kurde, ciężkie. I chciałbym i nie chciałbym. Jak tyle nie zarabiam, to chcę, jakbym zarabiał, to bym nie chciał. No i co mam teraz wziąć? Ale ciebie nie dotyczy, dowal tym, co mają lepiej. No niby tak, ale ja chyba jestem za taką społeczną solidarnością. Dobra, no założę, że tak, ale nie jest to dla mnie kwestia bardzo ważna, nie? Należy wprowadzić możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla osób, które przepracowały określoną liczbę lat niezależnie od wieku. Chyba tak? Tylko o co chodzi? Obecnie przejść na emeryturę mogą kobiety po ukończeniu 60 roku życia, mężczyźni, którzy osiągną wiek 65. Oprócz tego kobiety muszą wykazać, że przepracowały przynajmniej 20 lat, a mężczyźni 25. Emerytury stażowe, które pozwalają przejść na emeryturę bez konieczności osiągnięcia określonego wieku, licząc wyłącznie staż pracy. To jest z jednej strony spoko, no bo jakby chyba ważny jest staż pracy, a nie to, ile masz lat, to raz. Tylko dwa, ja chyba... Pozwala na wyrównanie różnic pomiędzy pracownikami, którzy zaczynają pracę po szkole podstawowej lub średniej, a osobami, które zaczynają pracę po studiach. Tak, tylko no tu będzie kłopot znowu tego ZUS-u, nie? Że będzie większy deficyt. Ja to ZUS to bym w ogóle rozpierdzielił. Tylko, że ZUS-u nie da się rozpierdzielić, to jest ten problem. No ale nie wiem, ale wydaje mi się, że najważniejszy powinien być staż pracy, a nie to, ile masz lat, tak? Tylko, że to rozwiązanie będzie dość kosztowne, przypuszczam, nie? Będzie o wiele droższe. A nasze społeczeństwo i tak ma ten problem, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i będziemy mieli problemy, żeby młodzi ludzie płacili na te emerytury, nie? Dobra. No mogłeś gówno robić, a po pewnym wieku i tak masz emeryturę, tylko że jest gównianie niska. No ale dobra, ale jesteś na emeryturze, ale możesz sobie dalej pracować. Więc jakby, wiesz, masz kasę, a sobie dalej pracujesz, nie? Dobra, no zgadzam się, nie jest to kwestia ważna, zobaczmy. Należy zliberalizować prawo aborcyjne. Zgadzam się. Tak. Zgadzam się. Aborcja jest legalna wyłącznie, gdy ciąża stanowi zagrożenie. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża została... No nie wiem, tu niby z tym zagrożeniem dla życia kobiety chyba różnie bywało u nas. Wprowadzenie legalnej aborcji na żądanie kobiety do 12 tygodnia. Powrót do rozwiązań funkcjonujących na początku 2020, czyli legalizacja aborcji w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu. Za tym też jestem. Zakaz
całkowity zakaz przerywania ciąży, nawet jeśli ciąża powstała w wyniku gwałtu. No nie, no to powinna być możliwość. Ale ja jestem za liberalizacją. Czy to jest kwestia dla mnie bardzo ważna? Chyba nie. Nie, wydaje mi się, ja mam takie podejście, że to jaką decyzję powinna podejmować przede wszystkim kobieta, bo to na niej się najmocniej to wszystko odbije, to ona będzie musiała walczyć z tą traumą, z tym całym stresem, ze wszystkim. Wydaje mi się, że sensownym rozwiązaniem jest to, że powinna być ta aborcja dostępna, ale na przykład po dwóch konsultacjach z psychologiem, tak? Że kobieta na przykład decyduje się na aborcję, najpierw odbywa jedną rozmowę z psychologiem, który jej powie, słuchaj, że jakby zabijasz dziecko, powiedzmy, że to jest decyzja nieodwracalna, że będziesz mogła żyć, będziesz miała jakieś, nie wiem, konsekwencje, poczucie winy, coś tam i tak dalej. Czy na przykład jedna konsultacja gdzieś tam psychologiczna, druga lekarska, powiedzmy, i na trzeciej na przykład może podjąć decyzję, nie? Nie wiem. Szukaj psychologa bezpartyjnego, ale nie ma znaczenia, psycholog to chyba psycholog, nie? Jeszcze bardziej liberalne, na życzenie. Wiesz co, no to jest jednak tak istotna decyzja, że wydaje mi się, że na takie widzimisię nie powinna być dostępna. Powinna być dostępna, ale też pod jakimś tam, no właśnie mówię, jakąś konsultacją psychologiczną chociaż, czy coś, żeby też ta osoba mogła się zastanowić, porozmawiać z kimś, kto nie jest, nie wiem, rodziną, kto jest jakby neutralny, nie? Po prostu. Czy to jest ważne? Chyba nie. Może tak. No powiedzmy, że tak. No niech będzie. Wszyscy przedsiębiorcy powinni płacić składkę zdrowotną tej samej wysokości niezależnie od dochodu. Nie zgadzam się. Wydaje mi się, że składka zdrowotna właśnie powinna być uzależniona od dochodu. Jeżeli ktoś nie zarabia, to jak ma zapłacić składkę zdrowotną? Z czego? To nie ma najmniejszego sensu. Powinno być to uzależnione od dochodu. Jeżeli masz większe zarobki, to możesz zapłacić większą składkę. Jeżeli masz mniejsze, to płacisz mniejszą. I to jest dobre podejście. I do tego powinna być pomoc, że jakby nie chciała tego dziecka, to mogłaby dostać pomoc w znalezieniu mu innej rodziny. To chyba teraz z rodziną zastępczą tam działają jakieś ten, nie? Ale kobiety są dorosłe, mogą sobie decydować, jak potrzebują porozmawiać, to sobie porozmawiają. No ale kobiety zachodzą w różnym wieku. Masz przypadki, że 16-latka zachodzi w ciążę, 17-latka, 18-latka. Zresztą ludzie są różni. To, że ktoś jest pełnoletni, nie znaczy, że jest dorosły. Czasami są jakieś różne sytuacje. Ja mam 35 lat i czasami się zastanawiam, czy ja jestem już, kurde, dorosły, nie? Wiesz, wydaje mi się, że to jest na tyle istotna decyzja, że powinno być jednak tak, że to nie jest tak, że idziesz, rozstawiasz nogi i cię tam, kurde, drapią, tylko żeby ta osoba też została chwilę z tą decyzją. Bo czasami podejmujemy decyzje impulsywne, a tutaj jakby nie ma żadnego odwrotu. Przynajmniej taka jedna rozmowa chociaż, żeby mogła kobieta też spojrzeć na to z jakiejś innej perspektywy, przemyśleć wszystko. Ja nie mówię, że mam rację. Nie mówię, że ty nie masz racji. Nie wiadomo. Tak mi się wydaje, że to jest takie logiczne i sensowne po prostu, nie? Nie mówiłem, żeby mogła, tylko musiała. Tak. Może, żeby mogła zrobić aborcję, ale żeby musiała najpierw odbyć konsultację psychologiczną po prostu. Bo tak samo jak idzie na aborcję, to i tak pewnie musi przejść konsultację lekarską, muszą przecież ją sprawdzić, wszystko. To dlaczego nie musi też przejść konsultacji psychologicznej? Czy nie działa pod wpływem impulsu, stresu, czy pod wpływem nacisku innych osób, czy coś? To jest bardzo, bardzo dramatyczna decyzja dla niej i dlatego człowieka, który potencjalnie się nie narodzi, nie? Dlatego wydaje mi się, że musi taką konsultację mieć.
dla większości przedsiębiorców jest składka zależna od ich dochodów, a nie stała kwota. A nie kwota. Zwolennicy zwracają uwagę, że wszyscy niezależnie od dochodu w tym samym zakresie korzystają z ochrony zdrowia, więc składka powinna być także określana konkretną kwotą. Nie wiem. Wydaje mi się, że powinna być uzależniona od dochodu, nie? Zresztą, czy nie od tego jest lekarz, żeby stwierdzić, też są przecież uczeni, i zauważyć takie rzeczy? No wydaje mi się, że lekarz, a psychiatra czy psycholog jednak mają trochę inne kompetencje i do czego innego przywiązują uwagę. Ważne? Myślę, że tak. Wynik każdego referendum ogólnokrajowego powinien być wiążący niezależnie od frekwencji. Chyba nie. Jeżeli jest mała frekwencja, to chyba nie. Nie jest to ważne. Polska powinna przyjąć rozwiązania dotyczące relokacji migrantów przyjęte przez Unię Europejską. Wydaje mi się, że tak, bo według tych rozwiązań my chyba nikogo nawet nie przyjmiemy tak naprawdę, czy nie dużo osób. A teraz przyjmujemy tyle, że... A to też mi się wydaje, to jest jakby... Jak Unia Europejska daje pieniążki, o, to tak, super, bierzemy, nie ma wymagań, git, dawaj, dawaj. Jak są jakieś zobowiązania, że coś musimy zrobić solidarnie z resztą Europy, to już nie za bardzo, to już my tego nie chcemy. My tylko chcemy dostawać, nie chcemy nic dawać. To mi się wydaje kijowe i dlatego wydaje mi się, że powinniśmy tutaj wziąć udział w tych... Pakt dotyczący relokacji to porozumienie dotyczące ochrony granic państw członkowskich i pomocy krajom zwiększonym liczbą uchodźców. Pakt zakłada, że liczba migrantów przyjmowanych przez dany kraj będzie ustalana na podstawie proporcji do jego populacji oraz sytuacji gospodarczej. Od zasady przyjmowania proporcjonalnej liczby migrantów istnieją dwa wyjątki. Państwo, które nie zdecyduje się na przyjęcie migrantów, będzie zobowiązane do zapłaty 20 tysięcy euro do wspólnej puli środków, z której Unia Europejska przekaże część środków państwom trzecim. Czyli możemy to przyjąć i się nie zdecydować przyjąć. Drugi wyjątek został przewidziany dla państw będących pod tak zwaną presją migracyjną. I my jesteśmy państwem, które jest obecnie pod presją migracyjną. Czyli państwa, które doświadczają znacznego napływu migrantów, bo do nas ogólnie dużo przypływa Ukraińców, bardzo dużo, a teraz w wyniku wojny mamy ich jeszcze więcej. My jesteśmy państwem pod presją migracyjną. Państwa te byłyby całkowicie zwolnione z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach relokacji. I o to właśnie chodzi. Nas by to nie dotyczyło. Przynajmniej teraz. No nie wiadomo, za kilka lat, jak się skończy wojna i się uspokoi sytuacja. Spoko, nie? W Polsce istnieją różne interpretacje faktycznych konsekwencji tych rozwiązań. Czy Polska zostanie uznana za kraj będący pod presją migracyjną, uzyska wsparcie, czy też będzie musiała przyjmować migrantów z innych krajów lub ponieść koszty związane z odmową? Tak, ale istnieją różne, bo jakby nasze państwo rządzący mówią, że my będziemy musieli przyjmować ten, a cała reszta mówi, że nie będziemy, bo jesteśmy pod presją. Więc jakby, jak oglądasz TVP, no to będziemy musieli przyjmować, jak oglądasz cokolwiek innego, to nie będziemy, nie? Nie jest to ważna kwestia. No ale nawet jeżeli będziemy musieli przyjmować jakichś migrantów, spoko. Polska na przestrzeni wieków zawsze była krajem multikulturowym, mieliśmy całą masę różnych narodowości, no mówię tu gdzieś tam o średniowieczu i tak dalej. Teraz też jest u nas cała masa różnych migrantów z różnych krajów, czy to z Ukrainy, czy z innych części Europy, czy świata. Nie widzę z tym problemu. Nie ma u nas jakichś takich sytuacji, jak powiedzmy we Francji. Tam rzeczywiście ta multikulturowość może trochę w złą stronę poszła, ale nie wiem, czy to dlatego, że tam jest bardzo dużo tych migrantów i powstają jakieś dzielnice biedy, getta i tak dalej. Ale na podstawie tego, co jest teraz, nie widzę przeciwwskazań.
Należy wzmocnić niezależność władzy sądowniczej od parlamentu i rządu. To się zgadzam, to raczej istotna kwestia. Tu raczej nie ma co dyskutować. Udział wydatków na obronność PKB Polski powinien być dalej zwiększany. No to nie wiem, gdzieś ostatnio widziałem materiał, że Polska się rzeczywiście staje taką, kurde, potęgą militarną w Europie tak naprawdę. Dużo tutaj jest tych inwestycji. Czy one są zasadne, czy nie, tego nie wiem. Chociaż sytuacja na Ukrainie pokazała, że dobry sprzęt potrafi nieźle, kurde, uratować dupę. Więc czy stale powinien być zwiększany? Pewnie nie. Teraz został zwiększony i myślę, że tyle wystarczy. Czy potrzeba więcej? Nie wiem. Trzeba by było zapytać Arkodera, który jest tutaj specem militarnym. Wydaje mi się, że więcej nie ma. My nie mamy takiej super sytuacji gospodarczej, żeby wywalać pieniądze na kolejne rzeczy. Chyba, że wycofamy te wszystkie 500+ i tak dalej i wtedy przeznaczymy kasę na obronność. Spoko, nie? Bo taka obronność przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich obywateli, a takie 500+ tylko niektórym. No ale ogólnie się chyba nie zgadzam na razie, no bo to takie... To teraz nie ma ten... My ogólnie mamy bardzo dużo teraz, 4% PKB to jest naprawdę dużo. Powiedzmy, że się nie zgadzam na razie. Należy zwiększyć kompetencje samorządów lokalnych kosztem rządu centralnego. A wydaje mi się, że to jest spoko opcja, taka decentralizacja. Może nie totalnie jakby zmiana tutaj równowagi sił, że tak powiem, ale wydaje mi się, że samorządy powinny mieć więcej kompetencji. Pozwoliłoby podejmować decyzje bliżej obywateli. Ja się z tym zgadzam, nie jest to istotne. Dziękuję za subeczka, Maciuś. To podarowany Mickey Shadow. Dzięki bardzo, Maciuś, piąteczka. Polska powinna odejść od wydobycia węgla nie później niż w 2040 roku. Nie później. A może wcześniej? No właśnie, ale... Nie, bo teraz tak. Polska powinna odejść od wydobycia węgla nie później niż... Aha, czyli że 2040 to jest ostateczna data, tak? To wydaje mi się, że tak. Przeciwnicy rozwiązania uważają, że sektor węglowy zatrudnia wiele osób, a jego upadek może prowadzić do utraty miejsc pracy i trudności. No... Przykro mi, kurde. Stracicie pracę. Nie chcę tego, ale też z drugiej strony nikt się nie przejmuje, czy ja mam pracę, czy nie mam, czy ja stracę pracę, czy ja sobie poradzę. Jakby takie jest życie. No coś nie jest rentowne, to nie ma sensu w to chyba iść, tak? A z tego, co się co rozumiem, jakby my cały czas do tych kopalni dopłacamy. Węgiel i tak ściągamy z zagranicy. To gdzieś chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy, że my wydobywamy dużo węgla, ale większość tego węgla to nie jest taki węgiel, który nadaje się do na przykład właśnie do elektrowni czy coś, tylko to jest taki miał jakiś taki proszek węglowy, że to nie jest taki wydajne energetyczne źródło właśnie do zasilania nie kopalni, tylko elektrowni. Tak gdzieś to czytałem czy słyszałem, nie pamiętam już, możecie mnie poprawić, jeżeli źle mówię. Tak słyszałem. Więc my i tak importujemy i myślę, że im prędzej przejdziemy na atom, im prędzej przejdziemy na odnawialne źródła energii i jakieś inne zasilanie, tym lepiej, nie? No i mówię, no jest mi przykro, że ci ludzie gdzieś tam stracą pracę. Niech będą jakieś programy, które umożliwią im podjęcie pracy, nie wiem, w jakichś pokrewnych sektorach energetycznych czy coś, jakieś przebranżowienie, szkolenia czy coś. No a jeżeli nie, no to Boże, no znajdą pracę gdzie indziej, tak? No jakby, Jezu, dlaczego mamy wszyscy dopłacać do czegoś, co nie przynosi zysku, nie?
ale zapominasz o węglu do produkcji materiałów, nie do spalania. A ten proszkowy jest spoko. Proszkowy węgiel jest spoko. Zresztą ja mam kilka osób, które są gdzieś tam z rodzin górniczych. Jak ja się nasłuchałem, ile górnicy mają przywilejów, bonusów, biletów, czasu, wszystkiego, kurwa, to jest... Zajebiście jest chyba być górnikiem, bo dostajesz tyle, kurde. Jasne, praca przypuszczam, że nie jest łatwa i w ogóle, no ale jakby jest obłożona bonusami jakimiś dla rodzin, dla wszystkich, kurde, nie? Więc myślę, że powinniśmy odejść, no jest to chyba ważna kwestia. Polska powinna doprowadzić do zablokowania importu zboża z Ukrainy. No i teraz nie wiem, ja nie wiem, jak to tutaj bywa, ale czy na rynku, czy ogólnie rynek nie działa tak, że jak coś jest tańsze, to wypiera to, co jest droższe? Doszło do znacznego zwiększenia importu zbóż z Ukrainy, co spowodowało spadek cen zboża w skupach i pogorszyło sytuację polskich rolników. To nie jest spoko. Wprowadziła embargo na import zboża i wybranych produktów rolnych z Ukrainy do 5 państw. To niedawno zdjęli, nie? Bo to 15 września. Polski rząd podjął decyzję o krajowym embargo na ukraińskie zboże. Już chyba mówili, że ta sytuacja się uspokoiła, że to już jest wszystko, się unormowało i jakby nie ma sensu. Jakby, i to też mi się nie podoba, jest takie, że jakby są jakieś regulacje ogólnoeuropejskie, a mówimy nie, jakby walić was, my robimy po swojemu, nieważne jakie są umowy, co robimy, walić, nie? Polska nie ma prawa jednostronnie wprowadzać embarga, bo zgodnie z prawem unijnym decyzje te podejmowane są w Brukseli. Podkreślają też, że takie rozwiązania osłabia gospodarkę ukraińską, która jest zależna od eksportu towarów rolnych, a w obecnej chwili nie może eksportować plonów poprzez porty w Morzu Czarnym. No ale to jeżeli Ukraina eksportuje do nas zboże, to my nie możemy eksportować swojego zboża gdzieś indziej? A nie można skupić tego zboża i sprzedawać go drożej? No jakby tu jest za dużo jakichś zależności, a jest zbyt lakoniczne te pytanie, nie? Jakby, bo ja nie do końca wiem jak, no domyślam się jak działają mechanizmy wolnorynkowe, tak? Ale jakby widzicie, ja uważam, że co, jak coś jest tańsze, no to skupuj i sprzedawaj drożej, tak? Albo, nie wiem, skoro do nas napływa te zboże, to my nie możemy swojego sprzedawać gdzieś? Albo tego kupić i sprzedawać gdzieś drożej? Jakby ja nie zgadzam się tylko przez to, że my robimy coś jakby niezależnie od prawa unijnego, powiedzmy, tak? Że jesteśmy częścią wspólnoty, ale się wyłamujemy i robimy coś po prostu, bo nie, bo my coś tam... To i tak, to założy się, że to nie jest, że my dla dobra polskich rolników zbanujemy te zboże. Założy się, że to jest wyliczone na polityczny zysk, a nie na dobro polskiego rolnika. Bo nie ufam po prostu tej partii, nie? Dlatego ja po prostu dam, że się nie zgadzam przez to, że jakby... Jestem za tym unijnym porządkiem, tak, powiedzmy. Ale nie do końca się tutaj znam na tym temacie. Nie wiem rzeczywiście, jakie są konsekwencje tego, jak to wygląda. Więc to tylko tak, nie? Czy kwestia ważna? Nie. Wartości chrześcijańskie powinny być podstawą polityki społecznej państwa. Nie zgadzam się... Jestem totalnie za rozdzieleniem kościoła od państwa. Państwo powinno być świeckie, nie powinno być ukierunkowane na żadną religię. Najlepiej, żeby nie było ukierunkowane na żadną po prostu. Rozdział kościoła od państwa i tyle. Że skoro zdecydowana większość Polaków uważa się za chrześcijan, to wartości chrześcijańskie powinny stanowić podstawę polityki państwa.
także w sprawach społecznych. Argumentują także, że wartości chrześcijańskie są głęboko zakorzenione w polskiej kulturze. No ale dobrze, niech będą, ale to są... To jest jakiś system wartości, poglądy i tak dalej. Niech to pozostanie w sercu każdego, ale państwo... Państwo powinno być pozbawione czegoś takiego. Państwo i polityka musi mieć charakter świecki, a to, co kto robi, jaką religię ma i ten, to jest tylko i wyłącznie jego sprawa. Ja nadal nie wiem, po co ten latarnik. Moja droga Tisz, dzień dobry w ogóle. Tutaj masz 20 stwierdzeń, z którymi możesz się zgadzać albo nie. Po wykonaniu tych 20 zadań dostaniesz jakby wynik, który pokaże ci, jak twoje przekonania, twoje odpowiedzi, w jakim stopniu zgadzają się z programami poszczególnych partii. U nas bardziej, a to chyba jeszcze do zboża. Ze zbożem jest ten problem, że rok temu ktoś wystawił nas w trąbkę i zamiast faktycznie wysłać transport na import do Afryki, to zapełniono nam silosy. Ukraina zarobiła więc, zapełniając nam silosy, a magazyny miały tanie zboże do Biedronek. I jeszcze chyba tu bardziej chodzi, że nie ma struktur, żeby to robić. U nas wszystko jest prywatne i to ukraińskie skupują prywaciarze, którzy wpuszczają je na nasz rynek, przez co naszego nie ma gdzie magazynować. Nie ma zbytnio państwowych spółek, które by to równoważyły czy pilnowały. Okej. Okay. No bo rozumiem, co rolnicy nie mogą bezpośrednio jakoś sprzedawać gdzieś coś, nie wiem. Nie ma czegoś takiego, jak nie ma partii dla mnie. Prawda. Należy ograniczyć finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. No i teraz jakby to zależy. Ja pamiętam jeszcze Telewizję Polską, która była naprawdę fajnym medium. Były fajne treści, nie były taką propagandą, jaką są teraz. Jeżeli te media publiczne będą pełniły taką rolę takiego ogólnodostępnego medium dla ludzi, bez jakiejś propagandy i tak dalej, to nie widzę przeszkód, żeby finansować te media publiczne. Ale jeżeli to jest robione na zasadzie propagandy i idą czasami takie horrendalne kwoty, zamiast na przykład na jakieś leczenie, na pomoc jakimś osobom chorym czy coś, to chyba trzeba ograniczyć. Zresztą media publiczne też mają reklamy, wszystko, no te same zarabiają, nie? Era dobrych treści skończyła się wraz z wejściem w wiek informacji. No, trochę tak. Uważam, że trzeba. Czy to jest ważna kwestia? Na pewno są ważniejsze, więc dam, że nie. Ostatnie pytanie, moi drodzy. Zobaczymy. Należy ograniczyć uprawnienia służb specjalnych w zakresie śledzenia aktywności obywateli w internecie. No i to teraz też nie do końca jest ten. Bo jeżeli to jest nawiązanie do jakiegoś Pegasusa i tak dalej, to tak, jeżeli byli śledzeni jacyś tam posłowie, czy jacyś inni działacze jeszcze w trakcie kampanii i tak dalej, to jest chujowe. Śledzenie obywateli, no ogólnie raczej też internet jest taki wolnościowy, ale jeżeli to by miało zapobiec jakiemuś przestępstwu czy coś, by tak jak zawsze się mówi, nie jeśli chyba, tylko byli. No tak, ale no mówię tak, wiesz, ogólnie. Jak to się mówi, jeżeli nie robisz nic złego, to nie masz nic do ukrycia, tak? Ale myślę, że tak, że trzeba ograniczyć. Nie można aż tak inwigilować wszystkiego, kurde. Czy to jest kwestia ważna? Nie. Dobra, no i uwaga, moi drodzy. Kurwa, no jestem lewakiem, no. No i powinienem na lewicę głosować. Co się dzieje? 86%, ty! Wow. No nieźle. No ale całe szczęście, że z PiS-em mi nie po drodze. To tyle dobrze. Tyle dobrze. Ej, wypełnialiśmy ten test razem. Co się mnie czepiacie teraz, kurde? Nie wiem. Ale ja mam wrażenie, że ja mam takie poglądy bardzo liberalne, więc jeżeli lewica jest taka liberalna, to kurde, ej, serce też masz po lewej stronie. Ale że trzecia droga, kurde, i trzecia droga 69. Dzięki Maciej za podarowanego subeczka, Oli, dziękuję, dziękuję. Piąteczka, cześć Ola.
trzecia noga. No. Kurde, no nie wiem, no to może trzeba naprawdę pomyśleć za lewicą, kurde, kto wie. Można zobaczyć odpowiedzi tutaj, nie? Czyli tu się trochę różnimy. O nie, oni chcą zwiększyć transfery cen? No nie. No kurde, a co wam wyszło? Robiliście teraz, czy nie? Kurczaki. Trzecia droga, nie, raczej mnie nie interesuje, kurde, jakoś tak... Hołownie to lubiłem, jak był, kurde, w Mam Talent, ale w polityce... Jakoś tak w ogóle do mnie nie przemawia, nie czuję ani jego charyzmy, ani nic, jest taki... Kosiniaka zresztą też tak średnio. Jakoś mi nie po drodze. No myślałem, że za PO będę głosował, ale w sumie tak jak patrzę, tutaj te rzeczy, w których się na przykład różnimy z tym, tylko że ja naprawdę lubię Tuska, nie? Jakby dla mnie jest mega, mega inteligentny, charyzmatyczny i w ogóle i przemawia do mnie to, co on mówi i jak mówi, nie? Naprawdę. Ale z drugiej strony, jak oglądam Mentzena na przykład na TikToku, trzeba mu przyznać, jest naprawdę, chłop jest mega inteligentny i mega ogarnia, tak przynajmniej mi się wydaje, ogarnia sprawy gospodarcze i w ogóle. Tylko że w tych społecznych rzeczach się niezbyt zgadzamy, nie? Może i gospodarczo gdzieś tam z Konfederacją bym się zgadzał nawet. Ale w kwestiach światopoglądowych, społecznych jesteśmy w ogóle po innych stronach, nie? Więc to jakby trochę przekreśla. Ale Mentzena lubię na TikToku czasem obejrzeć, nie? Ma jakieś takie błyskotliwe teksty, fajne podejście. No i to jest taka młoda siła trochę, nie? No tylko mówię... Konfederacja i komisja... Koalicja Obywatelska porówno? O kurde... Co Koalicja Obywatelska zrobili w Wabrze? Jak ci rozpipczyli uczelnię? Czemu jesteś za stara do wojska? Co ty gadasz? Ja bym bardziej powiedział, że nie masz psychy do wojska. W sensie nie psychy, że głowy, tylko fizik, nie? Że siły i tak dalej. No to nie wiem, trzecią drogę raczej odrzucam, nie przekonuje mnie tutaj jakby kierownictwo. No to będę myślał nad Lewicą tak naprawdę i nad Koalicją Obywatelską, nie? Tutaj nie znam, więc to jakby pomijam, tą kwestię. Więc tutaj, żłobek dla każdego dziecka, darmowy, no to może jest git. Tylko zwiększenie tych transferów społecznych, no z tym się nie zgadzam, nie? Tak myślę. No a oni tu grają, ja przypuszczam, że oni się zgadzają, no bo tak jak PiS teraz, że niby zabrać 500+, to oni by dostali po dupie, nie? To chodzi o te wszystkie świadczenia 500+ i tak dalej. Musisz sobie też zrobić to, przy każdym pytaniu masz wyjaśnienie, więc masz dokładnie opisane, o co chodzi. I o. No dobra, ale fajnie, że to zrobiliśmy. Daję to jakiś pogląd. Co i jak. Także zobaczymy. Najważniejsze to iść głosować. Nieważne na kogo. Głosujcie na tego, na kogo uważacie, że jest najlepszy dla was, kto najbardziej wam odpowiada. Ważne, żeby głosować. To jest istotne, to jest nasze prawo i też nasz obowiązek. Więc warto z niego korzystać i się wywiązywać i mieć tak naprawdę wpływ na to, jak nasz kraj może i jak będzie wyglądał. Także polecam. Widzimy się na wyborach. I tyle.